Witamy was wszystkich bardzo serdecznie w naszym cudownym customie Sanctuary of Water, Ice and Fire. Mam nadzieję, że dobrze to powiedziałem. Tak, bardzo ładnie. Jest ze mną oczywiście Desełko. Hejka. I nie zapominajka. Cześć, witam. Tak jest. I kontynuujemy sobie naszą przygodę, wskakujemy do tej dziurki, rozumiem. My jesteśmy, słuchajcie, za tym basenem w głównej sali chyba. W głównej? Znaczy, się gównianej? No, gównianej, dokładnie. Tak się może okazać, że to będzie no to gówniana sala. Za tekstury, słuchajcie. Boże, jakieś ślimaki. Ej, ale ładnie. Jest tak. Jakąś kratkę rozwaliłam w ogóle. Okay. Ale wiecie, że ja te kadzidło już widzę któreś z kolei. Wiem, tak jakbyśmy mieli to, ja już to o tym pomyślałam. Właśnie. Jak, żebyśmy zapamiętali, gdzie są wszystkie, bo może będzie się okaże, że... Coś patrzcie, z tym może być. Otwieramy sobie skrót z tą klapą. 100% to trzeba będzie podpalać, mówię wam. Ej, bez kitu, bo po co? Bo my tu nic nie zdobyliśmy w zasadzie, nie? Nie, to jest, będzie jakaś pochodnia. To jest to jest do otworzenia? Tak, no, jak chyba to niby... tak, ale ja nie mogę tego złapać. Ale ja właśnie też nie. Aha, ale te drzwi są dalej zamknięte, to więc nie rozumiem, jak my mamy tu wrócić stąd. Ej, ona mi niczego nie chwyta, chyba że z innej strony. Ja nie, nie widzę, gdzie jest rączka w ogóle. Rączka jest od strony tego skosu. No ale to nie zmienia faktu, że nie możemy stąd wyjść, bo drzwi są dalej zamknięte, bez sensu. No to czekajcie, to może tu coś jeszcze jednak jest. Aniu, przy skosie ty musisz stać, ale głową skierowana... O, dobra, już mam. No. Okay. Stronę ściany, tak jak. Tak, no. Normalnie mam taki mind fluff. Mind fluff. Fluff. No bo ej, no nie wiem, o co tu chodzi. No bo po co się otworzyła niby ta kratka? Patrzę, czy nie ma tutaj? Dźwięki. Tylko po to, żeby to dostęp do tego kadzidła mieć? A pod wodą? No, dobra, coś? Ale my nie możemy się wrócić nawet jeśli do tej głównej sali, bez sensu. No nie możemy właśnie. Głupie. Czemu to jest zamknięte? Ha. No, dobra, no to słuchajcie, jak... zaczęliśmy. No dobra, a tą dźwignię jak znowu przeciągniemy, żeby się klapa zamknęła, to co się stanie? Czekaj. A, masz rację, może tak być. Zobaczę, co się wtedy stanie. Aha. Tu się... Klapa się nie zamknęła. Nie zamknęła. Ale tu się otworzyło. Zamknęła się ta kratka. Ale to może ta z drugiej strony się otworzyła. Tak, to teraz płyniemy pod wodą. Tak, masz no, rację. No, tak mi się wydaje właśnie. Ale to jest tricky. O matko, ale to dobra, to teraz wodą. Tak. Znaczy pociągnęłaś drugi raz, tak. Nie, tak? No, no to wodą. Wodą. Tak. Mhm. I okrążamy to dookoła, tak. Ojej. I teraz wrócimy i tam powinno być powinno otwarte. Powinno być otwarte. Powinno. Powinno. No złap się. Jest otwarta faktycznie. No, mamy to. A. Ale to było pomysłowe. Głupia. Znaczy, no, takie trochę ciężko do domyślenia. Znaczy, no, ale... trzeba generalnie, bo tak i tak nic nie, tak naprawdę nic znaczącego, poza tym, że tam zebraliśmy to chyba, co to jest? Przy tym posągu amunicję do rewolweru jeszcze jest. Stone of Ice żeśmy zdobyli. Wiecie, jak ten posąg wtrenialiśmy, to była taka kratka po lewej i po prawej, to ta po prawej jest teraz otwarta i tam jest amunicja do rewolweru. O. Macie to? Nie. Tak, mam już po prawej stronie. Dobra, to teraz idziemy naprzeciwko i wtryniamy ten drugi posąg, tak? Czekajcie. Jak no, wychodzę możemy. Stąd, to co? Aha! To, od razu na lewo, no. A jest. No. Ale to było zamknięte wcześniej, to dziwne takie. I co, no, i to teraz zamknięte. Do tego drugiego idziemy. Tak, dobra. Ja właśnie jestem przy tym drugim. I tu zaś będzie znowu jakieś cuda wianki. Nie widzę. Cuda wianki. No dobra. Zapisik. Ja też macham. Znowu woda. No i znowu da się wejść schody. Po tych schodach, czy nie? Nie da się. Głupie jak nic. O, tam widzę kratkę do rozwalenia po lewej. Śliskie schody, no. Teoretycznie da się tu nurkować, ale... Da ja się. Jeszcze nie chcę. A tu tak głęboko. A, bo tu... To jest jakieś zejście pod wodą. A tu są jakieś schody, co też będą zjeżdżane? Nie. No dobra, to co robimy? Czy... Jezu, no właśnie. Ja jestem. Co robimy? Czy tam nurkujemy, czy tutaj jestem na górę? Jestem przy schodach w ogóle. Czyli nie nurkujemy? No tutaj w sumie też są jakieś manki. Nie wiem, ja bym zanurkowała ja też bym w sumie. Zanurkowała. Najpierw, no. Dobra, no dobra, to nurkujcie. To może ja pójdę gdzie indziej. Pójdźcie tam, rozdzielimy się, co trzy głowy to nie jedna.
Naboje. To są znajdźki. No, a na górze jest ten taki wypłynięcie kolejny jakiś artefakt, jak to się nazywało? Stone of Ice? To teraz tak mamy Stone of co? Stone of Fire teraz mamy. A. Na górze jest artefakt. Jakieś wyjście? Znowu pod koło tego basenu. To może to jest powrót ten podwodny. Poczekaj, poczekaj. Może niekoniecznie. Nie, to nie jest tylko, to nie jest to samo. Ale miejsce po drugiej jakby stronie, w sensie koło po drugiej basenu stronie, no. A tu jeszcze manki widziałyście jakieś? No jest manki. No, było. Aha, to jest do przesunięcia, okej. Okay. Było, było. Zaraz, okay, zaraz tam popłyniemy. Ja tu chcę zobaczyć, co to jest. No właśnie, ja też patrzę. No nie, nie topesz mnie, gryzie w dupę. Ja zaraz tam do was popłynę. To jest drabinka jakaś, po co, cholera po co to przesuwać? Aha, żeby się tu dostać, tak? O matko. Wiesz gdzie co? Ty nie topesz? To będą chyba jakieś powroty, Adziu. No, też mi się tak wydaje. Dobra, ja się cofnę tam, gdzie tak Torgus był. Drabinka znowu jest u góry zamknięta, znowu trzeba będzie pewnie jakiś szacher-macher zrobić. Może w odpowiednie miejsce postawić tą wazę. Cholera wie. No, wracam właśnie się. Dobra, to jak jesteś na tych schodach, to na górę najpierw. Nie na manki, tylko na górę, nie? Tak, tak. Teraz jestem na tym manki. I to manki, słuchajcie, prowadzi w ogóle do jakiejś dźwigni zaś. O kurde. To może ona otwiera tą kratkę. A może? Którą my widziałyśmy. No tylko teraz pytanie, czy ja mam ją znowu, wiecie, przeciągnąć, odciągnąć, o co czy no tam jest zamknięte, więc nie no, wiem, co to zrobiłeś. Lepiej pociągnij. Chyba pociągnąć musisz. A tu jest jakaś taka drabinka? To tu byłyście? Tak. Taka drabinka do góry, tak, tak, kratka zamknięta. Tak, tak. Aha, dobra, to się otwiera. Dobra, i tu jest tylko to, tylko ten Stone of Fire, tak? Tak, ja tam nic więcej nie widziałem. Dobra. Potem poszedłem na manki i tam jest ta dźwignia, która otwiera powrót. Dobrze. A miałem tym razem Boże, kobiecą intuicję. No, miałeś. Trochę moją intuicję, bo ja często znajduję te ścieżki, tak, które tak najpierw powinny. No, tak było. Powinno być, no. Gdzie byście tu płynęły? O Jezu, jakie jaskinie. Nie ma tu krokodyli. Oczywiście będzie mnie teraz nietoperz żar po dupie. Bo no mnie, no, mnie też żar. No. Ale dziwne to jest, że te niektóre schody są normalnie skonstruowane, a niektóre no są właśnie zbugowane. Głupie. To tak jakby, nie wiem, albo twórca nie wiedział, albo co. Nie, a gdzie nie mam rozumiem przesunąć ten dzban, ten wazon złoty? To ma ja znaczenie po prostu sobie odsunęłam. Aha, bo on tu coś blokuje, tak? Tak, tak, wejście na górę. A, bo to jest ta drabinka, tak? Okej. Okay. A tu coś jeszcze było w tej sali? Chyba nie. Żadnej znajdźki nie było. Wydaje okay mi się, że nie, ale możesz tam też jeszcze się wydaje, sobie że popatrzeć nie. No dobra, skocz mi tam, no. O Boż. Okej, okay, cwigienka. No i teraz powrót. No tu by się mogło otworzyć jakaś no kratka czy coś, a nie powrót. No. Co to ma być? Aha, no ja wróciłem do tej głównej sali, nie? Z powrotem. Znowu okay się może otworzyło to takie... No znowu jest otwarte po drugiej stronie obok tego posągu, co przesuwaliśmy i znowu jest znajdźka tutaj. A tu nie można do tej wody wejść? Do co wody? Tutaj jest jakby przed tą dźwignią taka woda. Jezu, nie pamiętam. No. Aha, bo to prowadzi... A, dobra, to jest ta sama woda, w której byliśmy. Ja zapomniałam o tym nietoperzu. Ale tych stone'ów się nie wtrynia tutaj, w tej sali. W sensie to no nie, gemy. Tam są jakieś gemy do obsadzania. No. No rozumiem, teraz? Że potrzebujemy znaczy, water, no, wydaje... ice and fire, rozumiem, tak? Tak, tak, tak. No chyba tak. Pewnie to będzie na jakiś koniec czy coś. Ale... No tu dobra, jest to jeszcze jedno przejście z takimi schodkami, widziałam. Tak, 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 idę tu właśnie. A tu jest jeszcze taki wodospad i pod tym wodospadem też jest przejście. Ja pierdzielę. Matko. I tu jest przejście. Nie, ja na was czekam tu, bo ja się pogubię. Dobrze. Znowu jest ta waza taka płonąca. Ja sobie tu wychodzę powoli. Tu dobra są złote drzwi. A było tu coś schowane? No to słuchajcie, decyzja. Tak, za kratką. Decyzja, pod wodospad czy nad wodospad? No właśnie, tu pobiegałem nad wodospadem, to jest znowu milion przejść. Dobra, to pod wodospad. To pod wodospad, no. Jakiś zwój widzę. No też widzę. Tylko
padliśmy tu i nie wrócimy tą samą drogą. A tu tam było. Było takie coś w jednej wnęce, tam gdzie był. Było! Kratka kucana któraś. Ta pierwsza albo druga. Z tym zbanem. No właśnie nie pamiętam. Któraś z waszych, kto miał to jako pierwszy. Nie tam, gdzie duszek, czyli chyba z bankiem tam to było. No to nie? Ej, kusza jest. Jest, widzę. Aha, czyli tu pod wodospad, dobra. No dobra, ale co, pewnie tu się coś zamknęło, prawda? No nie wrócimy tą samą drogą, bo to jest nawet za wysoko chyba. A może? Czekaj, ja tu... Ej, ale wait, tu jest jeszcze taka do rozestrzelenia. No, widzę. Ale nie mamy celownika, no jak to zrobić? No to z shotguna, nie? Dobrze, gdzie żeście ten dzbanek przesunęli? Jaki dzbanek? To jest jakiś dzban do przesunięcia. A ja mówię, że jest chyba to dzbanek do przesunięcia, tylko ja bym chciała sobie zastrzelić tą, tą skrzynkę. Aha, tylko nie za bardzo mogę go przesunąć. No ja też właśnie nie mogę go przesunąć. A nie, popchnąłem go, dobra. Aha, nie traćcie amunicji, bo w tym nic nie ma. Celownik tam jest. Kratka. W czym? Celownik jest pod tym. Pod tym i teraz dzbankiem. Można sobie zestrzelić tamtą kratkę. Ale no nie, a kratkę tak, bo tego nie zestrzeliwujcie tej skrzynki, bo szkoda amunicji. A, okej, okay, dobra. Ale dzięki temu, że mamy teraz celownik, to łatwiej będzie nam strzelać, nie? Może jak mnie suszy. Ja mam herbatkę. No właśnie, kupiłam sobie sok porzeczkowy 2 dni temu, taki, bo przeszłam na wodę po prostu z sokami. Mhm. No to nawet nie spróbowałam tego soku po prostu. Wyparował w domu. Okay. Wyparował już. W ogóle jaki golden ten laser sight. No, jest złote. To wszystko jest takie złote w ogóle. Kościotrupy złote, ja nie wiem. Ja gdzieś tu płynę. Dobra, jeśli tam też zaraz. To są drzwi takie do tworzenia, tak, nie? Tak, ja wypłynąłem do głównej sali, słuchajcie. Aha. Tym basenem głównym? Tak. No to w końcu możemy sobie tutaj popływać chyba, nie? Czy pływałeś tu w tym głównym pływałem, basenie? Pływałem, tam nic chyba nie ma, wiecie? Okay. Idę do tej kratki teraz, dobrze, żeby wtrynić ten zwój. Zanim pójdziemy tam nad wodospad, dobrze, nie? To był tam przy tym dzbanie, tak? Tak, tak. Da się? Ej, nie da się. No co ty gadasz? Chyba, że z jakiejś innej strony. Aha. To jest taki sam, dokładnie taki sam... Postument jest identyko. Ale no, powiem wam, że podchodzę do tego z każdej strony i nic. Okej, okay, to może to jednak nie tam. W ogóle? No zobacz. Da się. Aha. Ale ja tego nie mogę czytać, bo mi się to nie nagra chyba. Znaczy, wydaje mi się, że to jest taki... On in ice and on in fire, for you to know which way to go. Place the crystals and take my key. No ale my nie mamy tych kryształów. And find my resting place to see. Czyli jego grobowiec no taki, tak. Tak? No tak, tylko że nie mamy kryształów, tak? No nie mamy, bez sensu. No dobra, no to w takim razie nad fontannę teraz, tak? Tak, no, chyba tak, nie? Będę zwiedzić jakby wszystkie lokalizacje. No tylko tam nad fontannę gdzie? Normalnie ta zagadka to brzmiała jak z tego filmu Goonies. Nie wiem, czy oglądaliście. A ja nie. A nie oglądałaś chłopaki z naszej paki? Nie. Znaczy tak... coś mi ten tytuł mówi, ale nie oglądałam. No to też kojarzę, ale... Dlatego zapytałam Anię, no bo Mariusz to nie jest twój rocznik, muszę ci powiedzieć. Okej, dzięki. Ej, ale wiecie, a to idziemy na lewo na schody? No ja tu poszłam w głąb pod taki wodospad. A ja poszedłem na prawo i zaś znowu tu jest ten taki podest jak na ten zwój. Czekaj, teraz tam pójdę. A tu jest apteczka. A tu jest jakaś jaskinia. Apteczka z tej jaskini. Aha, apteczka, no widzę. A ja mam do zestrzelenia pod wodą. O, i mam. Co to jest? Czekajcie. Amunicja do shotguna i amunicja do kuszy. Dobra, ale poszedłeś na poschodkach do góry czy na prawo? Jak wszedłem nad wodospad, jakby to od razu na prawo. Okej. Okay. Taka woda tu jest, nie? Tak się brodzi i tam wszedłem. Dobra. I tam macie znowu taki postument na ten zwój, tam na górze. A na dole w wodzie macie skrzynkę. No. A na tym postumencie coś jest? No właśnie nic nie ma, tak jakby trzeba było tam coś wtrynić. Ciężka sprawa. I nic się nie da tam wtrynić. No nic się nie dam, byłem tam. No to dobra, to teraz na schody. Tak? Tak.
No to jakby mówicie? Co? Naprzeciwko. Tak, naprzeciwko. No. No to jestem, tu jest znajdźka też, ale wiecie, tu jest taki balkonik. Może z tego balkoniku gdzieś się strzela w coś? Czekaj, najpierw chcę rozwalić tą skrzynkę. Aha. No głupi jest ten balkonik, bo nie wiem, o co chodzi. W sensie... Patrzę tutaj celownikiem, ale nie wiem, co miałbym tu strzelić. Może coś pod wodą jest. Coś nie widzę. A w tej jaskini, co mówiłyście, że jest? Apteczka? Tam apteczka była, no. Tylko? Chyba tak. A do góry się nie da tam wskoczyć? Nie próbowałam. Nie. To jest taki... Nie da się złapać tą rączkami? Bo tam po drugiej stronie takie złote drzwi były. Widziałyście to? Jeszcze tam nie byłam. Też tam nie byłam. Da się rączkami wodospadu złapać w tej jaskini. Okej. Okay. Jestem gdzieś wyżej. I tu jest kratka otwarta. No coś tu jest. Amunicja. Znowu w skrzynce. I słyszę wahadła. To nie jest droga do sekretu, ten, który widzieliśmy na cutscence. To wahadła prowadziły do sekretu. Prowadziły do sekretu. No dobra, ale... Aha, bo myśmy jakoś tą kratkę wtedy otworzyli. No, tak, dźwignią przy nagrobku, Ania ją znalazła tak, chyba. Tak. Tak jest sekret. No dobra. To tak, tylko ja go biorę, ale nie zaskakuję tam na dół. Ja się wracam tą samą drogą. No nie, bez sensu. Nie zaskakuj, nie ma sensu. Tu jest totem w ogóle jakby co. Po drodze. Na duszki. Okej. Okay. No a wyskoczyły ci duszki? No nie, tylko mówię na wszelki wypadek, jakby wyskoczyły potem. Okej. Okay. Faktycznie jest tutaj. Aha, i tu jest ten sekret. I tu się dalej da skakać do góry po tych wodospadach? Okej, okay, sekret. Mhm. Tak jakby się dało. No troszkę mi brakuje. Ja pierdzielę, larwo. Aha, że do góry. Jeszcze wyżej chcesz nad te, tak? Tak, a tu pod spodem nie. Kurde, ale nie sprawdzaliśmy, co tam jest przy tamtych drzwiach, nie? No przy tych złotych wydaje mi się, że one po prostu były zamknięte. Ja je tylko widziałem z daleka, nie schodziłem tam. Ale tu też są jakieś złote drzwi, słuchajcie. No kurde, ale wysoko. Amunicja do granatnika. Jak w tej wodzie tam będziecie brodzić, to jest tam wyżej. Amunicja do granatnika. Ja tu jestem, mam amunicję. No i tutaj... A jeszcze jest amunicja potem do rewolweru. Też w tej wodzie, na tym samym pułapie jakby. Okej. No jest. Łomatko. Aniu, jak dawaj znać, jak za szybko czy coś, nie? Spoko, jestem w miarę na bieżąco. To git. Apteczkę widzę na skałach. Nie mogę tam doskoczyć. Kuziwa. Dobra. Uuu, mamy latającą tą. Karpie? Karpie. No tak myślałem, jak powiedziałeś latającą. Bo ty już weszłaś się tam wyżej, tak? Tak. Ach, wiedziałem, że się zsunę. No i są kolejne jakieś takie, wiecie, złote drzwi. O Boże, co ona robi? Aha, ale pod tym jest jakieś wchłonięcie, dobra. A tu one są dwie, o nie. Oj. Ale one chyba nie podpalają tym, nie? Mam nadzieję. Nie wiem, ale bolało. Jakąś maść trzeba zastosować. No dobra, i co tu jest na górze, mówicie? Drzwi, tak? Tych skrzynek się rozwalić nie da, rozumiem. Nie, pod tym. A tu nie trzeba skrynić. Tak, ale musisz chyba podnieść sobie ten kloc, nie? Ale to są takie skoki. Tak, są, ale ja się jeszcze tu rozglądam, czy tu czegoś jeszcze więcej nie ma, bo może być coś pokitrana. Celowo wiem, że pod tym. Bo tu są jakieś klapy. Znaczy jedna klapa. Klapa zamknięta, jakaś podwodna. Tak? Jest. Albo klocek. To jest klocek chyba, do tej dziurki, tak mi się wydaje. Może, no. Wiecie co, ja tu nic nie... A nie da się wyżej wejść jeszcze? O Boże, wpadłem do tej dziury, dobra. Do tych schodów, nie? Trochę wygląda, jakby się dało. Znaczy powiem wam tak, tu na dole... Tego się nie da otworzyć na dole? Tutaj tak są takie, taka tekstura, jakby to drzwi były. Nie. Na dole przy tych schodach... O Jezu, jeszcze jedna harpia za shit. Trzecia?
Trzecia, no, ale to jak tam popłyniecie i weźmiecie z konsumentu ten. O nie! Kurde, i wyszło mi to Windowsa! To, no. Że może jeżeli tam były amunicje do kuszy, właśnie, to może coś trzeba strzelić tą kuszą. Ale co? No przeważnie tak jest. No co, ale to... No ale nie wiem, bardzo, co? To, że coś jest skitrane jakoś bardzo. To wygląda w sumie... A nie da się tam wejść na górę jeszcze wyżej? Właśnie nie da się chyba. Wiecie jak to wygląda, że wtryniamy na przykład tutaj artefakt, przypuśćmy ten ice i wchodzimy do kolejnego levelu, na przykład związanego z tą świątynią, tym sanktuarium w Lodu. No, możliwe. No, tak by to wyglądało. No bo tu tylko jeden artefakt się wkłada, widzicie? Nie wkłada tak, się na przykład tak, dwóch. No. Tylko pytanie, jak to zrobić, żeby tam móc wejść? No nie wiem właśnie. No tu u nas jest... Zadą gwiazdkę u góry, to nie. No właśnie nic, teraz nie? Próbuję. Tak, gwiazdkę. Aha, ale to... zobaczyłem ją dopiero jak Adyseo Jezu, powiedziała. Ale w ogóle nie ten. Nie skojarzyłabym, bo ona się nie wyróżnia nawet. I z tą of ice się wtrynia. Mhm. I otwierają się chyba, tak? Otwierają się te wrota. No tak, ale nie mamy wszystkich stołów. No nie mamy. Ale mówię wam, że tu jeszcze będziemy się na pewno wracać. No na pewno. No to czekajcie, Erek, przejdę tutaj a jeszcze zmiana bym się... Wiecie co? Ja to sobie zapiszę, ale chciałabym się jeszcze do tych złotych drzwi wrócić. No ja też. Ja sobie zlauduję save'a po prostu gdzieś. Ja tylko tam zerknę, co tam jest. O kuźwa! Aha. Jestem, a Sanctuary of Ice, no faktycznie, ten level się tak nazywa. Aha. No dobra, to Deselko sprawdź już to może, co? Właśnie no, szukam save'a. Jakby co to się... Wow. Ja właśnie nie mam tego jest? No właśnie. Nie, dobra, tu się mogę cofnąć. Okej, tu się cofam. Dobra, jestem przy tych drzwiach. No i co tam jest? No już ci mówię, czy one się otwierają? No też w sumie. Otwierają się, kuźwa. Tak? Tak. Aha. I tu jest, słuchajcie, ogień się pali na postumencie. Nie, no jakby tu trzeba iść, było... słuchajcie. Tu tak jakby trzeba było odpalić pochodnie. Ale nie mamy. Ale nie mamy pochodni. Ale nie mamy. No właśnie. Czekajcie, no to zobaczymy najpierw, co tutaj jest. No, ja no właśnie. Popatrzmy chwilę, czy... Kolejny jest taki postument znowu. Czyli jakby do skakania. Albo do, klapa do otworzenia. Dobra, jest pochodnia. Kurde. Jest pochodnia, jak rozwalisz skrzynkę tą taką. W wodzie. Aha. Dobra. No dobra. Ale w sumie dziwnie te złote drzwi wyglądają tak bez góry. Dobra, ja no to loaduję i muszę stamtąd w ogóle... Ja tak samo. To co, na razie olewamy no ten nie, no, kolejny level. No nie, no bez sensu, level. Bo to jest kolejny level, tak? Okej, czyli siedzimy tutaj nadal, tak? W tych złotych drzwiach. Dobra. Wiem, że to jest mało pocieszające, ale musimy. Nie no, spoko. Ale wiecie z tą pochodnią, ile było teraz tych kadzideł do zapalenia? No właśnie, ja mam wrażenie, że my nie zapalimy chyba wszystkiego. Ale gdzie to jest pochodnia? No, musisz zestrzelić tam w wodzie taki ten... No, tą skrzynkę. No skrzynka. A, dobra, widzę. Tylko wyskakują znowu te dziady. Harpie? No. Och. Aż wezmę na nie shotguna, ale... Ja też, ale no, już mam ja mało od samego początku używam shotguna, nie? Nie, ja na poprzednie zwykłej broni, nie? No ja nie wiem, czy ja nie przesadzam w sumie. Strasznie mnie łoją. O, właśnie skończył mi się shotgun. Jeszcze ale masz jeszcze drugą amunicję chyba. No, mam a, jeszcze, no, właśnie. No. Przynajmniej tyle. No dobra, i co mam tą pochodnię? A tam znowu jest ten postument taki dziwny. Chyba, że słuchajcie, może się podpala właśnie te postumenty, a nie te kadzidła. Nie bo no, te ja, postumenty... obstawiam, że to jednak będą... Tamte. Mhm. Ale sprawdzimy, słuchaj, sprawdzimy. To ja bym sprawdził te postumenty, bo one są dziwne. I skoro ten się pali, to dlaczego tamten miałby się no, nie palić? No, masz rację. Może być, jedno może być sekretem, drugie może być prawdziwym, tak. Wiecie, tak przejściem, być. Tak? Może tak no być. No dobra, jak wejść, ale jak tam żeby wejść? To odpalić? ale odbić złocie. Się chyba tutaj, tak? Po takim złocie, nie? Jak po złocie? No jest znaczy, takie ja złoto. Odpaliłam, ale... Ja też odpaliłem. Ale no nie po złocie, bo to masz... A, bo to teraz tam, no dobra. No dobra, ale odpaliłam też w międzyczasie.
Musisz sobie z boku, tak? Z rolem. Tak wycelować, no. Ej, no ale nie da się doskoczyć z pochodnią do tego. Czemu ona to? Zaraz sprawdzimy. Chyba, że z rozbiegu. Ej, ale ta w ogóle... Nie, no da się. Da się to, podpala się. No także bo... ja obstawiam, że jedno to będzie kwestia prawilnego przejścia. Ale je... A jedno dobra. To będzie kwestia, moim zdaniem... Pieprzyłem to. Gdzie mam save'a? O, kadzidełka to może być sekret, albo na odwrót. Aniu, podpaliłaś? No właśnie, znaczy podpaliłam pochodnie. Teraz to teraz musisz lewą stroną wracać. No. Nie prawą, bo jak prawą wracasz, to jest dramat. Aha. Od, jak podpalisz pochodnie... Nie przez złote drzwi, tylko... Tylko po drugiej stronie. Ale tymi... powiedzieć wam coś, ona ale to jest klapa się ten jakaś otworzyła. Chyba. Ale podpaliłaś już, tak? Ten drugi? Tak. A, okej, okay, no dobra. Tak, podpaliłam i się klapa otworzyła i drzwi. No dobra. To tą klapą najpierw, tak? No właśnie, tylko bez pochodni wtedy, tak? No rzucimy ją sobie. Okej. Okay. No tak, otworzyła się klapa. Powiem wam jedną rzecz. No. Tylko teraz, gdzie wyrzucamy pochodnie? Na schody? No ja zostawiłam przy drzwiach złotych. Boję się, że bo one się zamykają później. Aha, dobra, to faktycznie. To gdzie chcecie rzucić tą pochodnię? Ja za schody rzuciłam, tam dalej. A tutaj... No tak, no za drzwi jakby, za tak? Za drzwi, tak, no. Gdyby nam się zamknęły. No. Ale powiem wam jedno, kadzidła się nie podpalają. No, to w takim razie tylko te postumenty. No ale dobra, bo tych postumentów było mniej. Ale to, ale to jest nowy level! O Boże. Aha, to pewnie Sanctuary of Water. Pokaż. No chyba nie, to chyba będzie fire. Nie, to jest fire! Okej, okay, to... Nie, dobra, to ja już nie wiem. To może jeszcze podpalmy. Ej, ale jak my stąd wyjdziemy, to te drzwi się zamykają. O to się rozchodzi. Ale nie, no ale one same się otwierają. Tak, one się same otwierały. Czyli później, dobra. Bez problemu. Czyli znaczy, później się sprawdzę. Otworzą bez problemu, tak? Tak. No, sprawdzę, poczekajcie. No zamknęły się i co? Otworzą się? Otwierają się. Dobra, no to git. Tylko no słyszę dobra, kości trupa. To gdzie idziemy z tą pochodnią teraz? No, ja już dalsze. Nie pamiętam tych czyli tak, tam gdzie była... No, ale jak... Aha, tam gdzie była, to czy musimy przez to czołganę wrzucić, tam gdzie była pierwsza ta... Ten dzbanek, co Torgus, bo tam było pierwsze, nie? Ten... Tak, ale tam trzeba by było tą z góry jakoś to zrobić chyba, wiecie? Dobra. O mój Boże! No, pierwsza w ogóle to jest od razu logistyczne jak, zadania. Od no. razu jak wyjdziecie z tych drzwi złotych no. na lewo no. i idziecie tą od razu znowu na lewo. Tak, to wiem, to tam jest ta woda, gdzie się brodzi. Ale jak to skoczyć, żeby nie... No nie, brodzisz po prostu, płyniesz, tak wiesz, że to się nie zgasi. Pamiętasz. Okej, okay, no tak. Boże, pierwsze zdanie. A, że to unoszenie się na wodzie. Tak. To chyba pierwszy raz... Znaczy, widziałam to już wcześniej właśnie, no, ale pierwszy raz doświadczam o, na sobie. No to ja już to miałem. Ja już to miałem. Z no, Akaszą wiem. Chyba. To, tak, to pamiętam. To się otworzyło. No dobra. Że tak, kilka takich customów widziałam. Coś się otworzyło? No to ta kratka. A obok, od razu się a wiem gdzie to jest, dobra. Widzieliśmy to wcześniej. Czyli to się tak teraz i... będzie łączyć, to tak? Się będzie... A i widzisz, tu nas doprowadziło, no, no i super. No tak myślałem, no jest git. I teraz tu się kolejne powinno tak. otworzyć. Tam jest sekret na górze, pamiętajcie. Okej. Okay. To może to będzie sekret, słuchaj. No może tak być. Aha, tam jest sekret, no faktycznie tutaj jest do podpalenia. No powiem wam, o nie, że... słyszę taki... tą pipę znowu. A ja... Dobra, zciachał mnie ten. Dzięki Desego, że powiedziałeś, że tam jest ciach. No, ale przecież widać go z daleka. No jasne. Tak to z nią jest Aniu, nie? Ona nic nie mówi, potem się cieszy. Nie mówię o rzeczach oczywistych. A to jest do rozwalenia, co? No tak, jest ta pipka. Matko. Jest ta pipka niewyżyta. No co mnie tu molestujesz? Dobra, nie, jak do tego sekretu doskoczyć? No właśnie. Czekaj, tu gdzie jest ta siekierka? Nie, no trzeba takie banana chyba zrobić. Co to jest? Ale ja nie chcę tego sekretu. Właśnie. No bo tego nie widać, bo to jest za a, rogiem. Jest, dobra. Za winklem. A, no to takie będzie kręcone. Kręcone? A tu macie jeszcze... Dobra, zrobiłam to. No. A macie jeszcze te znajdźki tam w tej... No właśnie... No to żegnamy się z pochodnią, tak? Rozumiem.
No? No żegnamy się z pochodnią, tak? Nie, no można wrócić do góry przecież. Zostawiłam tu na złocie takim. No tak, ale, no też. Tak, ale my wszystko żeśmy podpalili. Tak, dlatego rozumiem, mówię, tak? Żegnamy się z pochodnią, rozumiem. No dobra, dobra, okej. Okay. Czyli tu wykręcić, aha, na sekret. No to teraz pytanie, czy idziemy tam, gdzie była klapa pod wodą, do tego fire, czy idziemy tam, gdzie włożyliśmy... Kuźwa, nie wiem. Pytanie, no. No bliżej jest woda, znaczy klapa. Ja bym wolała odpuścić na razie ogień, bo ja tam widziałam na screenach, że tam są niebezpieczne skoki. Okej. Okay. Takie jakieś na rożkach czy coś. Czyli idziemy do ice. Wolę tak? Do ice iść. O Jezu, nie wrócę się tym skrótem, jakie popieprzone. Nie, idę tam gdzie dzbanek. No ja muszę, dobra, to teraz trzeba tamtędy. Aha, przez ten dzbanek, tak? No, trzeba. Dobra. No, jak sobie tam dojdziemy, to zakończymy sobie odcinek i będzie dobrze. Okej. Okay. Ale słuchajcie, ile tu jest motania się w tym kastomie. No, trochę jest, ale w miarę jak się ogarnia w trzy osoby, to tak. Idzie to sprawnie bardzo. Powiem wam, że podoba mi się to, że to jest takie nieliniowe, nie? Że można sobie przejść na przykład level pierwszy, ten level Patrzcie, drugi. Patrzcie, nie mamy łomu do tej pory. Ile tam było rzeczy na łom? Masakra. No, to prawda. Ja mam nadzieję, że tym skuterkiem jeszcze pojeździmy to trochę. To nie tutaj było przecież. Myślę, że nie. Nie? Tylko tak na początku był, tak? No. Wydaje mi się, no ja się wystraszyłam, bo myślałam, że właśnie się będzie bardzo dużo tym jeździć. No ja właśnie też, bo ja nie za bardzo lubię, no, w customach te pojazdy, nie? Jezus Maria, zbiłam się normalnie. Po tych wodospadach do góry musisz się wspinać. Aha. Pamiętasz? Czekaj. Nie, ja chyba weszłam. No i potem coraz wyżej, coraz wyżej. Super, na dzień dobry jest wyczek. No jest. No właśnie. Jest właśnie. Widzieliśmy go. Ja sobie po prostu tu będę stała i czekała na was. Ja też nie. Się boję, że on cię odpali, jak tylko się ruszy. Nie, ja się nie ruszam. Ja się nie ruszam. The Grey of Ice. No ładnie. Nie, no to tu musi być. Przecież. No tu, Jezus Maria. Dobra, to chwilkę. Spoko. Na mnie poczekać. Możecie powiedzieć, co ciekawego jedliście na obiad. Ja zrobiłam, słuchajcie, wczoraj, miałam dwa dni, zrobiłam warzywa, jak są na patelnię, rzadko takie rzeczy jem, ale to nie tylko to, bo jeszcze takie świeże wrzuciłam. Jeszcze taką mieszankę, jak się kupuje zdrową, tam jest groszek, kukurydza, marchewka, dużo warzyw i z kawałkami w kostkę piersi z kurczaka. I jeszcze kupiłam sobie z Fixa Knora, słuchajcie, jest takie chili con carne. Takie są różne, wiecie, jak jest gulasz na przykład z Fixa, no to chili con carne. I ja to po prostu wszystko... ładnie poddusiłam, zrobiłam, wiecie, jakie dobre. Zawsze się je na przykład pierś z kurczaka z jakimś makaronem, a mówię nie, koniec z makaronami, żadnych jakichś takich dodatków, same te warzywa z tym chili con carne i z tym mięskiem. Jezus, jak To chili con carne ja robiłem, ale z mięsem mielonym. Tak, 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 bo chili con carne... No, bo to jest z reguły chyba mielone, tak, nie? Bo to nie jest danie chili con carne, te warzywa z mięsem, no, tylko wiem. Ja sobie wykorzystałam ten fix, tak, ten sos. Bardzo dobra. No to ja tak chińskie danie robię. No, chińskie tak też samo, jest chyba tak, właśnie tak, z tego fixa. Tak, tak, bardzo tak, dobra. Tak, tak. No. Dobra, dotarłam. Możemy dobra. Kończyć. To dziękujemy wam serdecznie za ten odcinek i widzimy się w następnym. Pa, pa. Pa, pa. Pa, pa.